Hej wszystkim, z tej strony Pakul, zapraszam na kolejny odcinek z FTL-a. Dobra, lecimy statkiem typu B, statkiem głazów, nazywa się Shivan. I mamy do wyboru mgławica ślimaków terytorium Engi. Dobra, lećmy do terytorium Engi. Wymyśliłem sobie taktykę zapalającą, gdzie teleportuję bomby zapalające na statek przeciwnika i o dziwo działa zacnie. Ale czy ta taktyka na ostatniego bossa również zacznie zadziała? Ja myślę, że nie. Ale to się okaże. Więc myślę, że potrzebuję też jakiejś innej broni do tej taktyki. Dobra, widzę, że tu się dużo dzieje. I widzę, że moglibyśmy spróbować to zrobić tak. Dwie bomby zapalające tu i tu. Myślę, że teraz drona abordażowego sobie odpuścimy. O nie, zrobili nam otwór, jak oni śmieli. Dobra, tutaj teraz całkiem fajnie, że płonie. Nie fajnie, że oni to naprawiają. No przydałby się ten dron abordażowy. Widzę, że bez niego raczej nic z tego nie będzie, a to oni będą nas tukli. Okej. Podpaliłem ich i wydaje się to całkiem niezłe. Dobra, naprawcie to, jak dacie radę. Czekam, aż zejdzie. O, właśnie, aż zejdzie to, żeby zniszczyć im to, wreszcie to działo. No, dobra. No, w każdym razie nie mogą się replikować i nie jest zniszczony ich tlen. Więc myślę, że tu mógłbym jeszcze podpalić. I tu mógłbym podpalić. Dobra. Ale nie wiem, czy uda mi się cały statek spalić. Chyba mi się nie uda, ponieważ widzę, że do tlenu się zaczęło dobierać. Chociaż... może... O! Uciekamy stąd, chłopaki. Dobra, myślę, że teraz możemy sobie załączyć tlenu i tlenu możemy sobie załączyć więcej. No dobra, nie udało się niestety podpalić. Statek NG okazuje się kiepsko wyposażony. Bardziej przypomina prom orbitalny. NG próbuje uciec przed rebeliantami i przydaje im się każda pomoc. Złom, dwa pociski i dwa paliwa. Dobra, bierzcie złom. Rój medibotów NG. Co to oznacza? To oznacza, że będziemy leczeni. Wszyscy będą leczeni na całym statku. Oczywiście nie tak mocno jak w ambulatorium. Ale uwaga, uwaga, dostajemy nowe osiągnięcie. Dotyczące podpalenia całego statku. Kurczę, nie zdążyłem go przeczytać. W podsumowaniu odcinka go zdążę przeczytać. Nawet, no, nawet popatrzyłem tylko, ale nie zdążyłem. No dobra, udało się. Oczywiście nie wprost, nie w walce, ale za czym statek spłonął, dostaliśmy to osiągnięcie. W sensie za czym przeciwników już nie było na tym statku, ale statek jeszcze istniał. Dobra, no teraz podejrzewam, że brak tlenu to wszystko zrekompensuje. Myślę, że wiecie, co jeszcze zrobię. Zrobię jeszcze jedną rzecz. Znaczy, tutaj tlen sobie załączę. Ale załączę sobie drona naprawczego. Żeby trochę się wyleczyć. I widzę, że raczej zrezygnujemy teraz z taktyki broni zapalającej, bo mamy tylko 10 pocisków. Dronów też nie mamy za dużo i raczej będziemy się bawić laserami. Dobra, przejdźmy sobie w takim razie do kolejnej boi nawigacyjnej. Dobra, wywołajmy ich. Ślimaki mamy. Kurczę. Dobra, mają widzę dość mocną broń. Ale myślę, że my sobie to zrobimy tak, że sobie spróbujemy skoordynować atak. Kurczę, nie udało się zniszczyć im niestety tej bardziej niebezpiecznej broni. Okej, teraz się udało, a to cieszy. Nie chcę używać broni zapalającej wtedy, kiedy nie muszę. Okej, widzę, że już samym laserem podpalam, to już wkręciło się chłopakom ze statku... wkręciło im się ze statku po prostu... strzelanie i podpalanie statku przeciwnika. Dobra, no tutaj nie będę za wiele kombinował, po prostu zniszczę go w najszybszy możliwy sposób.
pościgowe ślimaków. Dobra, skontaktujmy się z uchodźcami, dostańmy kolejne bonusy. No jest dobrze, jest dobrze. Chcemy sobie tu górą tak przylecieć? O nie, martwy punkt, stąd moglibyśmy przylecieć. Nie, dobra, myślę, że sobie pokombinujemy coś tutaj na dole bardziej. Zawsze to będzie możliwość jakiegoś manewru. Witaj, twój statek wydaje się przystosowany do walki. Masz ochotę popracować jako najemnik? Pewnie. Chcielibyśmy prosić, abyście ich przekonali, że to była zła decyzja. Wystarczy, że mocno uszkodzicie ich statek, zapłacimy wam, o ile ich nie zniszczycie. Pewnie, przyjmijmy waszą ofertę. Tylko ich nie wysadźcie, dodają śpiesznie, po czym wskazują pobliski księżyc. Dość szybko trafiasz na rzeczony piracki statek. Pieniądze albo życie, to chyba nie ich pierwszy raz. No dobra. No to nie będzie trudne, szczerze powiedziawszy nawet. Włączymy sobie tlen. Skoordynujemy atak na tarczę. Zrobili unik. O, troszeczkę się tutaj z nimi poszczelamy, ale nie ma jakiejś tragedii. Chociaż powiem szczerze, dwóch Engi naprawiających tarczę. A spróbujmy tutaj trochę podpalić. Teraz skoordynujmy atak. Dobra, tarcza uszkodzona. Okej. Otrzymujesz wiadomość ze statku wroga. Poddajemy się, życie piratów jednak nie jest dla nas. Wypuść ich i wróć do posterunku. Zapomnę. Dobra, wypuśćmy ich. Flaka jedynkę dostajemy. Udało ci się odwieźć kolonistów od piractwa. Wracasz do kolonii, z której przybyli, i otrzymujesz wiadomość od jednej z matek. Dziękuję za pomoc. Nasi chłopcy wrócili tuż przed tobą. Weź to, raczej nie będę już tego potrzebować. Pewnie, że to weźmiemy. Ale tlen sobie załączymy i myślę, że sobie ulepszymy trochę generator, żeby robić maksymalne uniki, żeby mieć nie musieć manewrować tlenem. Jeszcze o ile ambulatorium mogę sobie pozwolić na manewrowanie tlenem, trochę już nie bardzo. Okej. Dobra, zrobimy sobie taki motyw, że na razie jedną z broni zapalających sobie podmienimy, a podmienimy sobie dlatego, że też dość szybko się ładuje i fajnie przybija tarczę. I może akurat ta konfiguracja będzie lepsza i nie będziemy tracić rakiet, więc rakiety będziemy mogli sobie tak naprawdę zachować na walkę z ostatnim bossem. Za 4 rakiety 10 paliwa. Dobra, wejdźmy do sklepu. No, to jak coś wspominałem o oszczędności rakiet, to teraz przynajmniej nie będziemy musieli się martwić o paliwo przez najbliższy czas. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, spróbujemy sobie tutaj polatać jeszcze wokół wyjścia. O kurczę, sklep, SOS. Dobra, odwiedźmy sklep. Przydałoby się kupić maskowanie wreszcie, ponieważ to już jest chyba 5. sektor, a my dalej nie mamy maskowania. Fajne drony mamy tak swoją drogą. Nie wiem, naprawić się możemy trochę, też jakoś nie za bardzo, myślę, że tyle. Kto więcej raczej, chociaż obronnego można byłoby kupić pierwszego i bronić się przed rakietami, ale wiecie co? Myślę, że tutaj będzie maskowanie, dlatego sobie zostawiłem powyżej 150. Ha, ha, ha. Ulala, i to nie był ostatni moduł. Można byłoby sprzedać też automatyczną ładownicę, teraz mi już nie jest tak naprawdę potrzebna, bo moje bronie strzelają dość szybko. Z tym grodzi bym sobie miał kupił to, mimo wszystko kupił, albo replikator, ale żeby kupić replikator musiałbym coś sprzedać. A tutaj mam same fajne rzeczy, żeby cokolwiek sprzedawać, więc myślę, że ulepszymy się na maksa. A kupimy z 2 rakiety. I polecimy do SOS. Dobra. Co my tu mamy? Z okolicznego gęstego pola asteroid dochodzi sygnał SOS, jednak nie wykrywa żadnych życia na statku, którego wysyła. Mamy sprawdzić, to może być ryzykowne. Pancerz głazów, przeprowadź dokładne poszukiwanie statków, nie przyjmując się asteroidami. Dokładnie tak, odkrywasz wrak statku, pokrytego czymś w rodzaju lodu.
lub kryształu. Twoją uwagę przykuwa też dziwna kapsuła biostatyczna. No i co, bierzemy kryształy, czy bierzemy broń złą? Broń złą, bo wydaje mi się, to jest szósty sektor, to... Raczej nie uda się zrobić tego questa, chociaż może... Nie, dobra, broń złą. Mamy wiązkę zapalającą. Wow. Dobra, tu możemy iść do wyjścia. Oj, oj, oj! Tutaj mamy martwy punkt. Myślałem, że stąd jest przelot. Zaraz, zaraz! Czy ja dostałem... No! Przydałoby się jeszcze coś, jakaś broń jonowa, która wyłączy tarczę. To już tak w ogóle totalnie ich podpalimy. Cztery bronie zapalające. O tak. To może być ciekawe rozwiązanie. Nie wiedziałem, że tak się to rozegra. Dobra, przeskanujmy stację, dostańmy trochę jeszcze kosmicznego złomu. O, rozwińmy sobie przynajmniej może jeszcze o jeden, żeby zasilić przynajmniej niewidoczność na pierwszym poziomie. Możemy odwiedzić jeszcze sklep. W sklepie raczej już nic ciekawego nie dostaniemy, a potem możemy się zmierzyć jeszcze z rebelią. Dobra! Odwiedźmy te dwie planetki. Dostaliśmy dużo paliwa w tym sektorze. Okej, tutaj niestety tylko stacja. Sklepy już nie odwiedzimy, ale będziemy mieli starcie z rebelią. Okej, nie ryzykować i możemy go rozebrać na części za 26. Dobra, rozbierzmy bez załogowca. Stańmy do walki z rebelią. Ja sobie myślę, ulepszę tutaj trochę. Ulepszę sobie niewidoczność, żeby ewentualnie wykonać unik jakiś i reaktor. A zastanawiam się, jak to fajnie rozegrać. Kurczę, 12 tym, to może nie tak zrobimy. Może zrobimy tak i ewentualnie odpalę wiązkę zapalającą, tak żeby po prostu przypalić ich jak się tylko da. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oj, dużo tego mają, dużo, dużo. No, na spokojnie. Załadujmy sobie wszystko. Tutaj nie ma strachu przed tym też nie ma strachu. Przed Chain Laserem w sumie też nie ma strachu, ale jest strach. Chain Laser połączony ze spisą, dobra. Zróbmy tak, tutaj, okej, nie. Najpierw puśćmy tutaj broń zapalającą. Nie, tutaj puśćmy broń zapalającą. Tutaj puśćmy laser automatyczny, a tutaj potraktujemy ich wiązką w momencie, jak przebijemy tarczę. OK. Spróbujmy ich przepalić w ten sposób. No, powiem szczerze, wyszło nieźle. Spróbujmy podpalić tutaj replikator jeszcze może. Oj, nie trafiłem. Dobra. To może w takim razie spróbujmy dokończyć im tarczę. No, wiązka zapalająca się trochę nie załadowała. Dobra, zróbmy unik może. Nie replikują się jeszcze. Okej, okay, i teraz tak. Spróbuj... Oho, ho, ho! Co tutaj, jak mi przykro. Dobra. Mają po replikatorze. I mają po broni. I wiązką zapalającą spróbujemy jeszcze podpalić tutaj. Okej. Okay. Płoną, ale tlen jeszcze mają w normie, więc to się na razie zacznie rozchodzić trochę. Nie mają w każdym razie możliwości na zaatakowania, więc to jest dobra wiadomość. No, tutaj widzę kolega niestety nie da rady. Coś mi się tak wydaje, ten też chyba nie da rady. Okej, okay, widzę, że tutaj zachodzi ich na tlen. Znaczy w sensie zachodzi...
Zaraz niestety, ale im tlen się skończy. No i dobra. Widzę, że ta wiązka zapalająca to jest dość ciekawe zagranie. No, zaraz im się chyba tlen skończy niestety. O, no, no. Dobra, to było na tyle. Dość ciekawe zagranie. Kurczę. Przydałaby się, kurczę, może laser automatyczny drugiego rodzaju. W sensie dwójka, żeby ściągać jeszcze tarczę. I wydaje mi się, że mielibyśmy wszystko. Mielibyśmy taki setup na ostatniego bossa, że... No, że murowane zwycięstwo. Praktycznie jakbym nie robił głupich błędów, ale można byłoby na broni zapalające pograć. Okej. Okay. No i co? No, tutaj zaczniemy sobie standardowo od... Standardowo od pocisków. Nie ma wielkiej filozofii, tak naprawdę. O właśnie, te i teraz tak szczerze, takie drony dla mnie to jest niestety, ale ciężki orzech do zgryzienia. Dlaczego? Ponieważ co z tego, że podpalę tego drona, jak płomień zaraz zgaśnie na tym robocie zwiadowczym tak zwanym, tak? Więc no to jest niestety trochę słabe, niebezpieczne można byłoby powiedzieć, ale wszystkie... Statki, gdzie są istoty żywe, jakieś, nie wiem, ślimaki, nie ślimaki i tak dalej, to nie ma najmniejszego problemu. Dobra, to sobie podpalimy, ale tutaj brak tlenu. Czyli tak właściwie walcząc w opuszczonym sektorze z... jak oni są? Z Lenusami. Byłby naprawdę duży problem, żeby ich pokonać z tego względu, że oni nie mają tlenu na statku. Czy 1,59? Bardzo mnie to cieszy. Tutaj mamy SOS. Mamy trochę mgławicy przez środek, to też cieszy. Dobra, zaprowadźmy ich do celu. Widzę, że cel jest niedaleko. Widzę, że tu mamy sklep. Dobra, myślę, że sobie tak obskoczymy to jeszcze, za czym zaprowadzimy ich do celu. Ale już mamy drogę przez ten sektor. Wow, 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 w miarę zainicjalizowaną. Dobra, mamy tutaj flagowiec, niedokończony flagowiec rebeliantów. I sobie zrobimy to tak, że sobie drona abordażowego puścimy. Na początek. Tutaj ich... Dobra, tu widzę, się teleportowali do naszego Engi. Nasz Engi powinien się na chwilę stamtąd wycofać, dopóki nie przyjdą chłopaki. Tutaj myślę, że postawimy sobie... nie, 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 za wcześnie. Dobra, teraz nasz Engi powinien wejść do akcji. Okej, okay, teraz powinien... jeszcze nie, teraz powinniśmy sobie strzelić. Teraz. Bo chcę im podpalić jak najwięcej statku. Raz. Dwa. I spróbujemy im podpalić cały dół. Okej. Okay. Teraz myślę, że sobie schowamy tarczę i sobie znikniemy na jakiś czas. Chłopaki, myślę, pójdą od razu się leczyć. Engi zostanie. Wydaje mi się, że nie powinno nic strasznego się stać. Widzę, że tutaj dron dość ostro walczy. Okej, okay, spróbujmy w takim razie zniszczyć tarczę. Ale chyba jednak trochę za wcześnie. Dobra, spróbujmy zrobić coś takiego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No dobra, znowu ich trochę podpaliliśmy. Znowu muszą gasić pożar. Dobra, tarcza znowu uszkodzona. Widzę, że dron zwiadowczy tam cały czas kombinuje, żeby zniszczyć ich. Dobra, myślę, że strzelimy jeszcze raz z tego i nie będzie ok. Jakiejś wielkiej filozofii, schowamy się teraz, żeby nie oberwać. I jeszcze nie teraz, ale za chwilę ich podpalimy, jak tylko spłonie im ten kawałeczek. O ile im spłonie w ogóle? Dobra, myślę, że im spłonął już i myślę, że teraz możemy się za nich brać już całkowicie. Tak. Myślę, że to koniec. Myślę, że możemy sobie załączyć teraz tarczę, możemy sobie załączyć medipoty, wszystko sobie możemy pozałączać.
No i myślę, że już nie mają jakichś zbyt wielkich szans. Myślę, że tu możemy sobie jeszcze podpalić. Tutaj myślę, że możemy sobie zniszczyć jeszcze drugą broń. Myślę, że tak samo możemy sobie podpalić tutaj jeszcze, w sensie ambulatorium. No i jest panika na ich statku. I to bym powiedział, taka panika bardzo, bardzo dość mocna. Bo to albo brak tlenu, albo brak miejsca bez ognia, bez płomieni. Ale widzę, że dzielnie naprawia jeszcze ten statek. Nie wiem, czy jest sens się tak bawić i patrzeć jak to, bo tutaj tlen jeszcze jest, ale on generalnie powinien paść z powodu braku tlenu. O, widzę, że ładuje, widzę, że jeszcze próbuje walczyć. Podpalmy jeszcze trochę. Ograb statek z zapasów. I dostajemy bombę ogłuszającą. Dużo fajnych rzeczy. Flota opóźniona o dwa skoki. A zastanawiam się, a może jakby... Wow, ile już mam tych broni tutaj. Kurczę, to ma strzały na salwę 3, to ma 2. To będzie lepiej tarczę ściągać, tak myślę. Na przykład używać broni ogłuszającej zamiast broni zapalającej. Tylko 2 sekundy dłużej się ładuje, a ma obrażenia jonowe 1. I ogłusza przeciwników. Hej, może? Nie, na zapalająco chcę pograć trochę tym statkiem, bo widzę, że fajnie można pokombinować. Nie grałem, szczerze powiedziawszy, taką taktyką nigdy jeszcze. No i mnie cieszy, że miałem możliwość odkrycia nowej taktyki. Dobra. Jeżeli udało się załatwić to w twierdzy rebeliantów, to możemy sobie jeszcze tutaj skoczyć i coś pokombinować. Dobra, no to plotem strzelimy tutaj, myślę sobie. Tego na razie nie chcemy, myślę. Okej, okay, już widzę, że dostało działko. Dostało tarcza, dobra, tego się nie boimy. Przed tym robimy unik. To jest dość mocne. No i dobra. Spróbujmy w takim razie plotem strzelić jeszcze raz tutaj. I spróbujmy sobie podpalić... A wszystkie pomieszczenia na dole, zobaczymy jak to pójdzie. No nie poszło najlepiej, szczerze powiedziawszy. Myślę, że sobie poradzili z tym wzorowo. Dobra. Oj, nie trafiłem. Zaczyna robić się nieciekawie. Dobra, spróbujmy podpalić jeszcze raz. Dobra, przynajmniej podpaliliśmy im silnik, to teraz tak łatwo nie uciekną. Dobra, zróbmy jeszcze jeden unik. Spróbujmy jeszcze raz im tutaj zaatakować. Dobra, za późno się zorientowałem, no i niestety nie podpaliłem. Okej, teraz myślę, że się zorientowałem w czasie. Spróbujmy podpalić ich jeszcze raz. Dobra, leczą się. Teraz spróbujmy im zaatakować może działką, w sensie nie chciałbym tym oberwać cackiem. Okej, działko im trochę nie wyszło. Nie no, 3-2-27 w tym sektorze to nie ma takiej opcji. Panowie, dajcie spokój. Dobra, nie ma co z nich zbierać. No taktyka jest taka podpalająca, można by powiedzieć, na zniszczenie wrogów bardziej niż na zniszczenie statku. Więc są plusy, są minusy, ale odwiedźmy sklep. I pytanie, czy będziemy mieli dostęp wreszcie do grodzi? Nie mamy dostępu do grodzi, ale możemy sobie kupić zapasowe akumulatory, które na pewno się przydadzą. Boje zwodzące możemy kupić, chociaż w szóstym sektorze to już tak średnio raczej. Dobra, to na pewno sprzedamy.
Nad tym się będę musiał jeszcze zastanowić. Znaczy, to myślę, że też. Chociaż kto wie, może się przyda. Teleporter załogi. To będzie chyba nasz ostatni moduł. Wolałbym raczej albo hakera. Tak myślę. Chociaż teleporter załogi też jest dobry. Okej. A dobra, kupmy teleporter załogi. Bawimy się trochę w teleportację. Kupmy to jeszcze za 9, ale myślę, że nie będziemy ich tak teleportować bezpośrednio teraz, ponieważ mamy ambulatorium, więc myślę, że będę chciał na pewno kupić jeszcze replikator. Dzięki replikatorowi można byłoby coś więcej ugrać. Tak myślę przynajmniej. I raczej okej. No i właśnie w walce z takimi statkami mamy naprawdę problem. A mianowicie dlatego... Aż drona abordażowych ich tam pozamiata. Mam nadzieję. Z takim statkiem mamy dość duży problem, mianowicie z tego względu, że nie ma tlenu na statku, więc będzie ciężko po prostu go zniszczyć. O, i teraz oberwiemy z rakiety. O nie, na szczęście udało się wykonać unik. Dobra, spróbujemy teraz podpalić. No niby ogień poszedł, ale co z tego? Silnik nam uszkodzili, to tak dość mocno. Dobra, teraz trzeba będzie się trochę schować przed kolejną rakietą. Naprawdę? Idź mu, pomóż to naprawiać. Idź mu, ty pomóż tu naprawiać, a ty pomóż mu tu naprawiać. Powiem szczerze, nie wiem, co się dzieje. Jest naprawdę źle w tym momencie. Naprawiamy. Wszyscy ładnie, grzecznie naprawiamy. Dobra, ważne, że rakieta padła. Teraz się raczej nie przebiją, ale co z tego? Dobra, po nich. Znaczy po nich, po statku w sensie. No nie było to fajne zagranie, powiem szczerze. Spodziewałem się lepszego efektu. A nie wyszło tak jak chciałem. Dobra, to na pewno chcę ulepszyć. I zobaczymy, może gdzieś jakiś sklep trafimy. Nie, dobra, najpierw do misji. Zróbmy misję, a potem dalej. Dobra, naprawiono nam kadł. Okej, okay, mamy sklep. I mamy sklep. Okej. Okay. Niewykrywalna broń. Mamy szybkoszczelną broń, więc możemy iść w to. Dobra, i pójdziemy w to. Będziemy mogli strzelać, będąc ukrytymi, więc to jest ok. I mamy równą setkę. No myślę, że to jest dobre. Okej. Okay. I teraz pytanie, jak to rozegrać najlepiej? Czy idziemy od razu na hama w to, czy w maskowanie bawimy się? Dobra, myślę, że w maskowanie dłuższy się pobawimy. I myślę też, że dodamy sobie... tutaj? Myślę nad baterią, żeby zasilić wszystko na moment. Nie, dobra, myślę, że zrobimy ulepszenie na wszelki wypadek do... nie do tlenu, tylko do ewentualnie kolejnej broni, żeby móc strzelić z kilku broni naraz. Dobra, my sobie odwiedzimy mgławicę jeszcze, bo odwiedzając mgławicę... Okej, tego to się nie spodziewałem. Dobra, spacer kosmiczny, 4 obrażeń kadłuba. Dobra, gdzieś niestety nam się... O, tu się nam niestety popsuło. Spróbujemy to szybciutko naprawić. Mamy Engi w drużynie, załadujemy sobie... rozejść się z powrotem. Zaraz sobie tlen załączymy. I tu mamy sklep. Ale pozwiedzajmy sobie jeszcze mgławicę. Możemy w końcu stać nas na to. Możemy użyć maskowania, aby się ukryć. No dobra, ukryjmy się. Używasz maskowania, żeby przeknąć obok wroga i ukryć się w mgławicy. Ukryliśmy się w mgławicy.
To dobrze. Dobra, doładujmy trochę tlenu jeszcze. Czemu ty się nie leczysz? A nie, leczysz się, dobra. Mogłem sobie z nim powalczyć. Mamy szósty sektor, twierdzę rebeliantów. Dobra, polećmy tutaj na moment. Mamy 22 pociski. Dostaliśmy trochę kolejnych bonusów. Teraz znowu zahaczymy o mgławicę. Użyj maskowania, aby dostać się na stację kosmiczną. Tak zrobimy. Na stacji od dawna nikogo nie było, zabrano z niej całe wyposażenie. Nie znajdujesz nic przydatnego. Dobra, to był błąd. No i możemy tędy albo tędy. Dobra, do sklepu polecimy zaraz, chyba i górą przemkniemy. Zobaczymy, ile będziemy mieli kosmicznego złomu. Przebywasz na gęsto zaludnionego sektora. Jakiś handlarz nadaje do wszystkich częstotliwościach ofertę zatrudniania najemników. Chcesz odpowiedzieć na ogłoszenie? Tak. Posłuchaj, transportowiec przewożący mój towar spóźnia się już ponad tydzień. Jego kapitan chciał sobie skrócić drogę i poleciał przez rejon, gdzie grasują piraci. Obawiam się, odwrócił swój ładunek i szukam kogoś bardziej kompetentnego, żeby... Dobra, zgódź się. Oznaczono cel... na misji, w misji następnego sektora. Dobra, czy chcemy sklep 96, czy po prostu robimy dwa razy? Dobra, polećmy do sklepu, bo potem już będzie siódmy sektor. Siódmy sektor jest prawie przed ostatnim sektorem. Kolektor dronów, anteny, wysiłek naprawczy, tarcze, abordażowy dron. Średnio. Szkoda, bo naprawdę średnio to wyszło. Nic tu raczej konkretnego nie możemy kupić. Możemy coś ewentualnie sprzedać. Myślę, że sobie to na razie tutaj załączymy. No i teraz musimy już lecieć górą. No ale dobra. Polećmy górą. I to był dobry ruch tak naprawdę, bo widzę, że załączyliśmy to w odpowiednim momencie. My załączymy sobie niewidoczność. W momencie, kiedy do nas strzelą, my się ukryjemy, nikt nas nie trafi. Spróbujemy sobie zniszczyć ich moduł strzelania, w sensie moduł broni. Dobra, przez dwójkę myślę, że się nie przebiją, więc możemy sobie spokojnie postrzelać do ich modułu ukrywania się. Że przez dwójkę, przez trzeciego poziomu tarczy się nie ukryją, znaczy nie przebiją. Okej. No i co, no mogę sobie strzelić wiązką zapalającą, ale... Dobra, i tak spóźniłem. Kurczę, nawet spóźniam w grach pseudoturowych. Intruzi na pokładzie, jak miło. Dobra, chodźcie panowie, wszyscy tutaj powalczymy z intruzami. Widzę, że się nam niestety, ale dobrali do czegoś, do czego się nie powinni dobrać. Czyli mianowicie dobrali nam się do modułu niewidoczności. No, możemy sobie wykonać skok, ale myślę, że jeszcze chwilkę poczekamy. Dobra, intruzi załatwieni, rozejść się na miejsca. Ambulatorium chciałbym kupić jeszcze. Może nie tyle co grodzie, co ambulatorium. Nie ambulatorium, tylko replikator chciałbym kupić. A, dobra, naprawmy statek. Naprawmy tam 5 za 10. To się przyda. Dobra, wszyscy na pozycjach. No i my się udajemy do następnego sektoru, którym będzie terytorium Engia. Z mojej strony bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!